Zespół Jagoda i Brylant został założony w 2015 roku w Radomiu przez Agnieszkę Mortkę i jej brata Przemka. Pod pseudonimami Jagoda i Brylant wraz z gitarzystą Scottim Dominikiem Kotem udało im się wygrać konkurs Disco Star, co otworzyło im drzwi do kariery. My jesteśmy jako zespół mega, mega zadowoleni. Mam nadzieję, że ludzie, którzy byli na naszym koncercie, również są zadowoleni. Publiczność bawiła się rewelacyjnie, śpiewali nasze utwory. Cudownie się bawili, rączki w górze, cały czas było pełno wiary. O to chodzi. Właśnie takie imprezy zapamiętujemy naprawdę na bardzo długo. Jeszcze nic, nie czekaj, nawet nic. Jeszcze wyżej! Mów, kocham, damy siły, przyjdź do mnie jeszcze dziś, we długie drogi, czerwony. Pani zajmuje się zarówno pływaniem, jeszcze sportem, ale muzyka przede wszystkim. Chciałem zapytać, jak to się zaczęło, że akurat muzyka to jest to hobby, którym się zajęli Państwo zawodowo i grają koncerty po całej Polsce? My wszyscy mamy to we krwi. Najbardziej nasz gitarzysta Scotty, który jest z prawdziwej kości muzykiem. My jesteśmy samoukami, kochamy muzykę, kochamy śpiewać. Od dziecka. Ale mamy tego wspaniałego naszego blondynka, który nam w tym pomaga, więc jest jak jest. Jagoda i Brylant tworzy numery, które przypadają do gustu naszym słuchaczom dzięki właśnie Scottiemu. Znaczy, powiem wam, że tu padło hasło, że jesteście samoukami. Kochani, ja również jestem samoukiem. Chyba nawet nie bardzo znam nuty, ledwo co znam jakieś tam akordy, które staram się jak najpiękniej grać na wszystkich koncertach. Oczywiście podłączamy się, śpiewamy, gramy na żywo i zapraszamy. Wiruje znów cały świat, niebo tańczy też pełny gwiazd, kiedy blisko znów jesteś ty, więcej nic nie potrzeba mi.